Witam, nazywam się Bill Weiss i jestem autorem książki 23 minuty w piekle. Dziękuję za oglądanie. Nie ma obecnie w Twoim życiu nic ważniejszego do ustalenia niż to, czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem. Jak ktokolwiek mógłby zaprzeczyć czasom, w jakich żyjemy? Jak można ignorować oznaki zamieszek, wojny i oszustwa? Ostatnie słowa, które Jezus do mnie powiedział w mojej wizji 23 minuty w piekle, brzmiały: powiedz im, że nadchodzę już bardzo, bardzo niedługo. A potem powtórzył się i ponownie powiedział: powiedz im, że nadchodzę już bardzo, bardzo niedługo. Biblia mówi jasno, że Jezus powróci, aby zabrać do nieba wierzących, sprowadzić osąd na niego dziwców, a następnie rządzić i panować na ziemi. Nie tak ważne jest to, kiedy myślimy, że będzie w niebo wzięcie, jak to, czy jesteśmy gotowi na jego powrót. Biblia wielokrotnie opisuje powrót Jezusa, że przyjdzie jak złodziej w nocy, czyli nieoczekiwanie. Czy to brzmi, jakbyś miał wtedy mieć czas na podjęcie decyzji? 2 Piotr 3:10 mówi: a dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Następnie 1 Tesaloniczan 5:2 mówi: sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Oba te wersety odnoszą się do Dnia Pańskiego. Biblijny nauczyciel Hal Lindsey wyjaśnia, co wyrażenie Dzień Pański oznacza. Cytuję: ludzie często mylą Dzień Pański z niebowzięciem. Analiza wyrażenia Dzień Pański zarówno w Nowym, jak i Starym Testamencie pokazuje, że to nie jest pojedynczy dzień, ale epoka lub okres czasu, która rozpoczyna się na początku 7 lat ucisku, znanego również jako 70. tydzień Daniela, a kończy się na koniec tysiąclecia. Ale wniebowzięcie ma miejsce przed Dniem Pańskim. Jeśli chodzi o niespodziewany powrót Jezusa, to w Apokalipsie 3:3 Jezus ostrzega martwy kościół w Sardes i mówi: przypomnij sobie, co usłyszałeś i w co uwierzyłeś, i trzymaj się tego mocno, pokutuj i ponownie zwróć do mnie. A jeśli się nie opamiętasz, to przyjdę do ciebie nagle i nieoczekiwanie jak złodziej. W Apokalipsie 16:15 mówi: oto przyjdę niespodziewanie jak złodziej. Błogosławieni wszyscy, którzy mnie wypatrują i mają gotowe szaty, aby nie musieli chodzić nago i być zawstydzeni. W duchowym znaczeniu bycie ubranym oznacza, że chrześcijanie muszą pozostawać w relacji z Bogiem i prowadzić pobożne i moralne życie, tak jak to mówi list do Efezjan 5:8 i 1 Jan 2:28. W Apokalipsie 3:15-19 Jezus nazywa laodycejski kościół ubogim, ślepym i nagim, pomimo że myślą, że są bogaci i niczego nie potrzebują. Poucza ich, aby kupowali od niego białe szaty i nie musieli wstydzić się swoją nagością. Jezus kontynuuje i mówi dalej: odwróćcie się od swojej obojętności i stańcie entuzjastyczni wobec Bożych spraw. Innymi słowy, bądź gorliwy i pokutuj. Podsumowując, jeśli nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, to jesteśmy oszukiwani. Musisz dzisiaj chłonąć Słowo Boże bardziej niż kiedykolwiek, aby rozpoznać czasy i pokonać kłamstwo. W Mateuszu 22, 1-14 jest przypowieść o uczcie weselnej. Co interesujące, to że był na tej uczcie człowiek, który miał na sobie obraźliwe szaty. Nie nosił on odpowiedniego ubioru. Był on ubrany w swoje własne, brudne łachmany. Inaczej mówiąc, nosił przekonanie o swojej własnej prawości, myśląc, że może wejść do nieba. Został on szybko usunięty z uczty i wyrzucony w ciemność na zewnątrz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nasze własne dobre uczynki nie zapewnią nam wejścia do nieba. Mateusz 25, 1-13 mówi o 10 roztropnych i nierozsądnych pannach. Mówi: wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmożone snem, wszystkie zasnęły. Następnie wersety od 10 do 13 mówią: gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny nadejścia Syna Człowieczego. Więc połowa z nich nie weszła, a wszyscy z nich myśleli, że wejdą. To wiąże się z Mateuszem 24:40, gdzie dwóch było w polu, jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie kobiety będą mleć w młynie, jedna zostanie zabrana, a druga pozostawiona. Ponownie, 50% odrzucono. Zadaj sobie pytanie, czy jestem gotowy?